Jednym z ostatnio powtarzających się komentarzy, tak jak w poprzednim filmie z Enolą Holmes, była Carol Sevilla, znana głównie z serialu Soy Luna. Tym razem do tworzenia portretu wybrałam głównie ołówek automatyczny, ale będę posługiwała się również zwykłym ołówkiem. Właśnie tak jak tu widzicie, na te najciemniejsze miejsca. Ostatnio często sięgam po ten szkicownik, dlatego że uwielbiam jego kwadratowy format oraz te gładkie kartki. No jak widzicie nadaje się do wielu technik.